Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj o miłości. Porozmawiamy sobie o miłości jako tym boskim kleju, który skleja ludzi. Najfajniej jest, jeżeli my się tak sklejamy dobrowolnie. No, za obopólną zgodą, bo nam było dobrze, było nam fajnie razem. Dlatego pragniemy w kolejnym życiu znowu być razem. Już nawet te role, w jakich się rodzimy i spotykamy, nie są tak ważne jak ta bliskość, to odczuwanie bliskości i radość przebywania z drugą osobą, cieszenia się tym samym, czym cieszy się druga bliska nam osoba, przeżywania tych samych chwil fajnych razem, sytuacji, to wszystko czyni życie wartym przeżywania i dostarcza tych wielu szczęśliwych chwil. Mamy tutaj w tomie szóstym, który no jest jednocześnie też ta audycja trochę promocją tego ostatniego tomu, który niedawno się ukazał. Jest tutaj Król Jan III Sobieski i Królowa Marysieńka. No nie można sobie wyobrazić piękniejszej miłości, jak zerkniecie do ich dyktowań. Zresztą spotykali się wiele razy w poprzednich życiach i będą się spotykać i spotkają się i w przyszłym życiu. To samo Król Edward VIII i pani Wallis Simpson też spotykali się wiele razy i spotkają się jeszcze nieraz w różnych rolach. Te role, jak już wspomniałem, nie są takie istotne. No to nie zawsze musi być małżeństwo, kobieta i mężczyzna, może być rodzina, matka, córka, rodzeństwo. Różne, bardzo różne relacje. Ważne, żeby się spotykać, bo to jest ten cudowny, boski klej, ta miłość, która no, dostarcza nam radości, czyni to życie wartym przeżywania. Gorzej jest, jeżeli ten klej skleja ludzi na siłę, bo muszą wyrównać jakieś rachunki między sobą. Muszą sobie spłacić zadane krzywdy w poprzednim życiu. Dlatego wielką prawdą wypływającą z tych dyktowań jest to, że zapominamy. Musimy zapominać, bo nie pozwolilibyśmy sobie, aby nasz oprawca z poprzedniego życia, jakbyśmy pamiętali, że ktoś nas był dla nas bardzo niedobry, bił nas, czy jakieś takie bardzo przykre, smutne sytuacje, gdybyśmy je wszystkie pamiętali i gdyby ta osoba się w kolejnym życiu pojawiła, a my byśmy to pamiętali, co ona nam wyrządziła, czy wyrządził, to byśmy tak, zdaje się, niechętnie pozwolili na tą spłatę. A tak zapominamy, zakochujemy się. Ten ktoś jest dla nas bardzo dobry, poświęca się, czasem i poświęca życie dla nas, a to się okazuje, że jest to nasz oprawca z poprzedniego życia, który wyrównuje nam spłatę z poprzedniego życia, wynagradza nam ten zadany ból teraz tym dobrem. Miłość to jest rzeczywiście ten no, fenomenalny, boski klej sklejający ludzi i na pewno ze swojego własnego życia możecie podać wiele, wiele przykładów. A osoba, która bardzo kogoś kocha szczególnie, jest dobra, poświęca się dla tej drugiej strony, dla kogoś. Już to nie musi być małżeństwo. Poświęca się,
czasem oddaje życie, to jednocześnie spłacając poprzez miłość temu komuś, buduje sobie fajne przyszłe życie. Życie pełne radości. Także ta spłata dobrowolna, bo my przed swoim urodzeniem się decydujemy się z własnej woli. Nas tutaj nikt do niczego nie zmusza. Bóg Stwórca, nasi rodzice duchowi nie zmuszają nas do ponownego urodzenia się. To jest nasza własna wolna wola. A dlaczego chcemy się rodzić? No bo tylko w tym świecie materialnym, tutaj na ziemi, mając ciała fizyczne, ręce, umysł, możemy kreować rzeczywistość, coś robić. No jakby być takim indywidualną cząstką Boga, którego mamy oczywiście, czy którą mamy w sercu, bo to nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, nasi rodzice duchowi. Tylko to życie nam daje tutaj możliwość spłacania i odbierania też oczywiście nagród za kiedyś komuś uczynione bezinteresowne, dobre uczynki. Dlatego chcemy się rodzić i rodzimy się ponownie, bo będąc duchem nie mamy takich możliwości. Jest tylko jeden element, który zmusza nas do tego, że rodzimy się szybciej, że chcemy urodzić się bardzo szybko. To jest ból zadany kiedyś komuś innemu. Jeżeli biło się kogoś, było się złym, w ekstremalnych przypadkach Hitler urodził się natychmiast zaraz po swojej śmierci w Argentynie pod Buenos Aires w majątku w 1964 roku. Bardzo szybko urodził się ponownie jako ciężki kaleka, bo ta ilość bólu poprzez to, co on uczynił, tak olbrzymia była, i to odczuwanie tego bólu było no niemożliwe do zniesienia, dlatego urodził się i urodził się jako ciężki kaleka, też w Niemczech. Nic u niego nie funkcjonowało prawidłowo od dziecka. Był strasznym niepełnosprawnym. Jedyne, co u niego dobrze funkcjonowało, to świadomość, mózg, zdawanie sobie sprawy ze swego istnienia i ze swego tragicznego położenia. Także gdy ten biedny kaleka, a jeżeli wiemy, że to Hitler w poprzednim życiu, to wcale nie taki biedny, dobrze mu tak i będzie się tak rodził przez wiele, wiele żyć, wyniósł się wreszcie z tej rodziny w wieku no, 17 czy 18 lat, zmarł, wszyscy się ucieszyli, bo był nie do zniesienia. Był straszny w tamtym domu gdzieś w Niemczech. I tak to niestety funkcjonuje. Im więcej bólu żeśmy sobie zadali, tym boleśniejsze bardziej będzie nasze kolejne życie. Tak myślicie sobie, biedne te dzieciątka malutkie, kaleki. Oczywiście, że biedne i należy pomagać, jeżeli możemy. I jak tylko możemy, ale z drugiej strony trzeba rozumieć też, że to wszystko jest konsekwencja słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz, tego prawa przyczyny i skutku osadzonego na reinkarnacji. Tutaj nie ma zmiłuj się, zawsze to prawo funkcjonuje i zawsze będzie funkcjonować, to jest ta boska, tak z tego składa się nasz świat, tak jest zbudowany, na tym prawie przyczyny i skutku. I tego uczą nas te wszystkie dyktowania. Jak weźmiecie jakąkolwiek książkę z dyktowaniami, tam się w olbrzymiej ilości dyktowań pojawiają te same elementy. Zdziwienie po śmierci fizycznej, co mnie najbardziej zdziwiło, że Jezus nie był Synem Bożym, a był Bogiem, że reinkarnacja istnieje i że rodzimy się wiele, wiele razy i że zapominamy i że życie tak naprawdę
opiera się na jest. Jednym wielkim prawem przyczyny i skutku, osadzonym na wielonarodzeniu się, na reinkarnacji. I że to jest niezłomne prawo. Tutaj nawet Bóg nie może nic zmienić. Tak jak w przypadku w tomie trzecim Era kobiet są dyktowania Pawła Apostoła i Bóg mógł zdjąć odczuwanie bólu w momencie śmierci Pawła, który nie jest świętym, bo umierał z miłości do Boga i nie czuł w ogóle bólu fizycznego, nic, po prostu odszedł bez bólu. To Bóg mógł uczynić, ale nie może nawet Bóg zdjąć konsekwencji czynów kogoś, a Paweł swoimi pouczeniami skrzywdził kobiety i tak jak podyktował, gdziekolwiek kobiecie chrześcijańskiej dzieje się krzywda na tej planecie, to tak jakby była uczyniona moimi rękami. I tak długo będzie cierpiał, dopóki te prawa, które on spisał, później się tłumaczył, że pod koniec życia on inaczej zaczął już myśleć i rozumować, ale zwierzchnikom tak się spodobało to, co on wcześniej napisał, że nie byli skłonni już nic zmieniać. Także to ubezwłasnowolnienie kobiet w chrześcijaństwie jest od Pawła Apostoła i za to on cierpi i tutaj nawet Bóg nic nie może uczynić. Specjalnie to podkreślam, bo żeby każdy sobie zdał sprawę, że te ziemskie dekoracje tak naprawdę nie mają znaczenia, one są dekoracjami. Raz bardziej przyjemne, raz mniej przyjemne, to, że się rodzimy kobietą, mężczyzną w Ameryce, w Afryce, biedni, bogaci, mamy wpływy, jesteśmy nikim, to nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy wykształceni, niewykształceni, średnio wykształceni, mamy dobrych rodziców, złych rodziców, takie czy inne życie, to są te ziemskie dekoracje. Co się liczy, to bezwzględne prawo przyczyny i skutku. A znając to prawo i rozumiejąc, każdy może, spoglądając na swoje życie wstecz, wywnioskować sobie, jakie miał te życia i skąd tak naprawdę bierze się to, co się w jego czy w jej życiu, to, co się w waszym życiu przydarza. Szczególnie właśnie ten ostatni, szósty, miłość cię wyzwoli, bo rzeczywiście miłość jest wyzwoleniem, nawet miłość jako ten klej sklejający ludzi, którzy muszą się spotkać. Miałem taki przypadek, dzwoniła do mnie kobieta, zresztą to nie jeden, która była bita przez męża, gwałcona i godziła się na to. Dlaczego musiała się zakochać w takim mężczyźnie? No bo my jak się zakochujemy, nie wiemy, co w tym drugim człowieku drzemie. Oczywiście możemy pewne rzeczy wyczuwać, mamy intuicję, zapalają nam się czerwone światełka, ale miłość jest z reguły tak fajna i tak obezwładniająca, że poddajemy się jej, nie analizując za bardzo tej relacji, w którą wchodzimy z impetem właśnie tej miłości. I tutaj taka kobieta, dzisiaj już 60-letnia, która zakochała się w wieku 20 lat, niecałych 20 lat, w kimś, kto bardzo źle ją traktował, bił, poniżał przy dzieciach przez wiele, wiele lat. Ta kobieta tak długo się godziła na to, aż wewnętrznie stwierdziła, że już dosyć, że jej karma się zła skończyła i już nie chce dłużej. To, czy my się godzimy być w toksycznej relacji dłużej czy krócej, trzymają nas tam różne rzeczy. Miłość nawet do tego kogoś, kto nas bije, czy jakieś inne elementy, dzieci, czy cokolwiek,
to są te dekoracje. Tak długo będziemy w tej toksycznej relacji, tak długo będziemy obrywać. Ta osoba akurat obrywała przez 20 lat. Więc musiała rzeczywiście w tym poprzednim życiu, najprawdopodobniej jako mężczyzna, być też oprawcą dla innej kobiety. I podkreślam, od tego prawa przyczyny i skutku nie ma żadnej ucieczki, nigdy nie było i nie będzie. Ale też popatrzcie na tego męża okropnego, paskudnego, który znęcał się nad tą żoną. Jakie on sobie przyszłe życie buduje. Także, no to możecie sobie łatwo wywnioskować, że zapewne urodzi się kobietą i będzie musiał doświadczyć tego samego bólu, który zadawał przez 20 ponad lat tej swojej żonie, kobiecie. Także dobrze jest być dobrym człowiekiem, czynić jak najwięcej dobra, bezinteresownymi uczynkami budujemy sobie dobre przyszłe życie i rozumieć przy zakochiwaniu się, że to jest ten boski klej. I tak prowadzić swoje życia, byśmy się tylko zakochiwali szczęśliwie w tych osobach, z którymi nam przez wiele, wiele żyć było dobrze. Ale niestety, i to podkreślam raz jeszcze, musimy się zakochiwać w ludziach, którzy nie byli dla nas dobrzy. Przede wszystkim dziękuję Wam za miłe słowa, które piszecie. Dzięki nim no, robię to, co robię, a robię, no, przecieram jakby nowe ścieżki, a to jest rzeczywiście bardzo trudne, bo nawet najbliżsi potrafią rzucać kłody pod nogi. Tak jak w dyktowaniu Pastera, on tam się żalił, że nawet najbliższe osoby, żona, dzieci, bliscy, najbardziej mu rzucali kłody pod nogi, gdy on te swoje pionierskie badania prowadził, pukali się w głowę, że siedzi po nocach, mało zarabia, a on był przejęty i rzeczywiście dzięki niemu ta śmiertelność, jak pamiętacie Pastera ze szkoły, co Paster uczynił, ta śmiertelność przy porodach dramatycznie się zmniejszyła i spadła. Ale był pionierem, przecierał nowy szlak. Każda osoba, która robi coś nowego, jest narażona na agresję, hejty, bo coś nowego, innego wyrzuca nas z tej strefy bezpieczeństwa. Inne, nowe, nieznane to jest zawsze strach, a strach wyzwala agresję. Także ja rozumiem też te różne hejty pisane pod moim adresem, ale przede wszystkim dziękuję za miłe słowa i słowa wsparcia, że to, co robię, daje Wam możliwość zrozumienia, jak ta rzeczywistość, w której żyjemy, jak ten świat, w którym żyjemy, funkcjonuje i z czego on jest tak naprawdę zbudowany, z tego prawa przyczyny i skutku. Według słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz. To się powtarza w prawie wszystkich dyktowaniach. Zachęcam Was do, jeżeli ktoś nie ma jeszcze, do zakupu dyktowań. Dzięki tym książkom ja dalej mogę funkcjonować jako tako i robić to, co kocham, to, co pragnę, to, czemu poświęciłem faktycznie swoje życie, składać ten ogrom materiałów, dyktowań w książki, żebyście mogli czytać. Już jest 6 tomów, które można nabyć na Allegro, ewentualnie pod numerem telefonu. Wysyłamy też za granicę.
A jeżeli ktoś chce dla kogoś jeszcze nabyć ten ostatni tom szósty, to za 3 egzemplarze jest zniżka 90 zł. Możecie dać komuś, podarować, odsprzedać się, cokolwiek. Jest tu w tomie szóstym mnóstwo fascynujących dyktowań, Napoleon i kobiety. Jak to tam było, czy był płodny, czy bezpłodny, co się działo. Jest tutaj trójkąt, Kopernik, Lucrezia Borgia i Niccolo Machiavelli. Oczywiście Ela, narzeczona króla Wojtyły i matka jego dziecka, o czym już mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji. Król Salomon, królowa Saba, Casanova, który dyktował nie tyle. Problemem było zdobyć kobietę, mieć ją, no, romansować, ale problemem było, no, później zakończyć ten związek, pozbyć się. Jest Beethoven i Eliza, jest Helena Trojańska i Paryż, Balzac i Hańska, jest też Justyna i Cyprian, Małgorzata i Piotr, też o nich mówiliśmy, o parze, która utonęła razem, dlaczego ich miłość musiała się urwać i nagle zakończyć. Także podsumowując, dziękuję raz jeszcze za te miłe słowa, które piszecie, za słowa wsparcia. One dodają mi otuchy, pozwalają przetrwać te trudniejsze dni, trudniejsze chwile, jakie przecież każdy z nas ma w swoim życiu. Dziękuję też za wsparcie na wydanie Biblii XX wieku, bo przygotowuję dyktowania Jezusa Boga, które będą stanowić Biblię XX wieku. A to są dyktowania stwórcy, które Nel Halina Noel otrzymała w latach 1977-79. Przez 2 lata otrzymywała Biblię, jakieś połowę do 3/4 otrzymała. To otrzymywanie Biblii zostało przerwane informacją o grożącej nam zagładzie, o grożącej nam wojnie, ale to już temat innej audycji, o grożącej nam wojnie w 1984 roku. Subskrybujcie kanał, wpisujcie pytania, staram się odpowiadać w miarę na bieżąco. Piszcie maile, dzwońcie, tutaj poniżej jest e-mail i numer telefonu. Na Facebooku też staram się odpowiadać, chociaż przy tej ilości wiadomości, które otrzymuję przy prawie 5000 znajomych, czasem jakieś wiadomości, no, przeskakują, nie jestem w stanie ich odczytać, także najlepszy kontakt jest poprzez e-mail lub bezpośrednio. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia do kolejnej audycji.